Łamiemy ten kod? Myślę, że bez żadnego problemu. No bo język migowy, cóż to takiego? Z językiem migowym pewnie spotkaliście się, szanowni państwo, wiele razy. Chociażby oglądając jakieś programy telewizyjne, wtedy można zobaczyć takiego małego człowieczka, zazwyczaj pana, chociaż pani też się zdarzała, i oni tam próbują coś przełożyć rękoma. Różnego rodzaju dialogi, różnego rodzaju wypowiedzi, różnego rodzaju treści. Najczęściej wtedy mamy kontakt z językiem migowym, chociaż osoby posługujące się językiem migowym to mogą być nasi sąsiedzi, to mogą być nasi bliscy, nasze rodziny. To może być ktoś, kogo mamy na co dzień przy sobie. Ale ten ktoś posługuje się zupełnie innym kodem komunikacyjnym. Chociaż ten kod tak naprawdę to pełnowartościowy język. To język migowy, język, który niesie ze sobą wiele wspaniałych rzeczy. Przeszło 100 lat temu, mogliśmy przeczytać wypowiedź jednego z uczonych w tej kwestii. I powiedział się tak, że język migowy jest w rękach jego mistrzów językiem pięknym i pełnym ekspresji. Ale powiedział to 100 lat temu. Od tego czasu medycyna poszła bardzo do przodu. Od tego czasu mamy implanty słuchowe, mamy aparaty słuchowe, rehabilitujemy ludzi głuchych. Czy my naprawdę potrzebujemy tego kodu, jakim jest język migowy? Okazuje się, że bardzo. Ale to bardzo go potrzebujemy, ponieważ język migowy jest językiem, który nas rozwija. I teraz zastanówmy się, czy naprawdę ja, człowiek, który słyszę, potrzebuję języka gestów? Czy gest mnie rozwija? Czy gest unaacznia coś więcej niż to, co mówię? Okazuje się, że tak, że bardzo. Kiedy analizujemy język migowy, to analizujemy go na kilku płaszczyznach. Bo zastanówmy się, co to znaczy, że powstał najpierw znak języka migowego? Co to znaczy znak? Znacie jakieś znaki, szanowni państwo? Wszyscy znacie znaki. Wszyscy znacie ten znak. Różnie go definiujecie. Niektórzy zdefiniowali go alkohol. Inni zobaczyli w tym znaku kogoś pod wpływem alkoholu. Czyli powiedzieli, o, pewnie ktoś pijany. Ale nikt nie pomyślał z was mleko. Prawda? Tutaj w tym obszarze uderzenie w szyję nie wywołało u was skojarzeń mleka czy jakiegoś innego płynu. Wszyscy będziecie w stanie zdefiniować ten znak. Pomyśleliście pewnie o tym, że coś się pije, o czynności albo o konkretnym napoju. Takich znaków jest bardzo, bardzo dużo. To są znaki ikoniczne, to są znaki, które tak naprawdę są odzwierciedleniem pewnego rodzaju czynności, pewnego rodzaju zachowań charakterystycznych dla danego obszaru. Ale są też inne znaki, są znaki, które tak naprawdę pozwalają nam zgłębić kulturę ludzi słyszących. Ciekawym tego przykładem, bardzo ciekawym przykładem jest znak toaleta. Toaleta. Czy ktoś w tym znaku dostrzega toaletę? Bardziej dostrzegamy żołnierza, prawda? Dlaczego jednak tak miga się toaleta? Gdzie jest klucz? Jak złamać ten znak? Jak złamać ten kod, żeby zrozumieć, że wartość tego znaku ma potężną siłę? Żeby to zrozumieć, trzeba się cofnąć do początku XX wieku. Musimy się cofnąć do Lwowa, do obszarów, które dzisiaj należą do Ukrainy. Ponieważ we Lwowie, na wschodzie Polski, język migowy zaczął się tworzyć, język migowy rozwijał się. I mój dziadek pochodził z Borysławia, to okolice Lwowa. I zrozumiałem, dlaczego toaleta, kiedy połączyłem ten znak z moim dziadkiem, a potem skonfrontowałem to z osobami niesłyszącymi. Ponieważ mój dziadek, kiedy szedł do toalety, mówił, idę się odmeldować. Bo tak właśnie mówili ludzie na wschodzie. Mówili, idę się odmeldować. I to przełożenie, to określenie odmeldować zostało przyłączone do pewnego charakterystycznego gestu, który nagle staje się dla nas zupełnie jasny, bo jest osadzony w kulturze ludzi słyszących. Ludzie słyszący wypowiadali słowa, ludzie niesłyszący przyjmowali je i zaczynali je zamieniać na znaki. I mimo, że to jest ciekawe, mimo, że to jest jasne, niestety wielu słyszących ma o języku migowym nie najlepsze zdanie. Z czego to może wynikać? Przede wszystkim z nieznajomości
uwaga, środowiska ludzi niesłyszących. Bo czy można oderwać język od ludzi, którzy się nim posługują? Nie. Musimy najpierw wziąć pod uwagę grupę, czyli natywnych użytkowników języka migowego i zastanowić się, dlaczego ktoś 100 lat temu powiedział, że język migowy w rękach jego mistrzów jest językiem pięknym i pełnym ekspresji. Dalej dodał, że nie ma substytutu dla tego języka, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób osoby niesłyszące się komunikują. Nie ma substytutu. Szanowni Państwo, długopis i kartka to nie jest substytut komunikacji z osobą niesłyszącą. Dlaczego? Dlaczego pewnie większość z Państwa myśli, że przecież można napisać? Bo kiedy myślimy o głuchocie, to myślimy tylko o tym aspekcie niesłyszenia. Ale aspekt niesłyszenia niesie ze sobą o wiele większe konsekwencje. Nie słyszę, więc czy rozumiem słowa? Pierwsze słowo, które zazwyczaj wypowiadają dzieci, to słowo mama. Z czego to wynika? Czy dziecko jest edukowane? Od chwili, kiedy się urodzi, słyszy powiedz mama, ma. No nie, tak nie jest. Ale dziecko jest cały czas informowane. Mamusia zaraz przyniesie ci mleczka. A poczekaj, mamusia cię przykryje kołderką. Poczekaj, teraz mamusia cię włoży do wózeczka i pojedziesz z mamusią na spacer. I ta mamusia niejako przewija się ciągle. Kiedy dziecko ma już aparat mowy ukształtowany w sposób poprawny, zaczyna mówić ma. I wszystko jest jasne. Ale kiedy dziecko nie słyszy, to czy dźwięk mama coś dla niego oznacza? Nie. A czy kobieta, która przy nim chodzi, coś dla niego oznacza? Tak, to jego mama. Ale zanim dojdzie do tego momentu, że powie mama równa się kobieta, która przy mnie jest od chwili poczęcia, to przejdzie bardzo długą drogę, ponieważ ktoś musi mu wyjaśnić, że zapis my a równa się, tak, to jest twoja mama. Tak wygląda mama. Przy czym ten element pojawi się w momencie, kiedy to dziecko zacznie definiować słowa. Mówimy tu o pierwszym słowie dziecka. A słów w języku polskim jest ile? Bardzo, bardzo dużo. Niektórzy mówią, że pomiędzy 100 a 200 tysięcy słów mamy w języku polskim, łącznie z zapożyczeniami. I teraz osoby niesłyszące muszą te słowa przyjąć do siebie, muszą je zrozumieć. I w zasadzie wszyscy wiemy, co to jest dowód osobisty. Ale dokument tożsamości, co to jest tożsamość? Jak ją pokazać? Czy napisanie o sobie głuchej, czy ty masz dokument tożsamości, jest rozwiązaniem komunikacyjnym? No właśnie nie, to nie jest złamanie żadnego kodu. To jest przełożenie pewnego rodzaju polszczyzny werbalnej na pisaną. Czasami nawet podstawienie znaków nie jest rozwiązaniem, ponieważ język migowy jest językiem, który jest pełnowartościowym sposobem komunikacji, jak już wspominałem wcześniej. Jest językiem posiadającym własną gramatykę, posiadającym rzeczy, elementy, które nie występują w mowie werbalnej, jak na przykład nielinearność. My musimy powiedzieć słowo po słowie. Musimy powiedzieć, otworzyłem drzwi i zobaczyłem mamę, która się uśmiecha. Prawda? Musimy to powiedzieć w sposób linearny. W języku migowym mogę to zrobić w ten sposób. Odwołuję się jedną ręką do jednej czynności, drugą ręką do drugiej czynności. Przekazuję w tym samym czasie dwoma jak gdyby kanałami informacje na temat tego, co chcę przekazać. Oczywiście w języku migowym nie tylko słowa są ważne, nie tylko konstrukcje są ważne, ważne są też emocje, ważna jest też mimika. Bo przecież czy my potrzebujemy mimiki, my jako ludzie, którzy słyszą? I tak, i nie. Bardziej potrzebujemy intonacji. Przykład. Jest zdanie. Odwołując się do miasta, w którym akurat ta uroczystość, ta konferencja się odbywa, to chciałbym skonstruować takie zdanie. Warszawa to piękne miasto. Nie ma wątpliwości, że właśnie powiedziałem zdanie oznajmujące. Stwierdziłem fakt. A teraz? Warszawa to piękne miasto? Zapytałem. Użyłem tych samych słów, ale
Wiecie, że moja intonacja wymusza na was to, żebyście udzielili odpowiedzi. A teraz? Warszawa to piękne miasto. Nie ma wątpliwości, że mam wątpliwości. Prawda? Z czego to wynika? No właśnie z mojej intonacji. I znowu, użyłem tych samych słów, ale sposób, w jaki je wypowiedziałem, jest tak różny, że za każdym razem poszło zupełnie inne przekonanie, przeświadczenie w świat. W języku migowym, gdybyśmy zamigali Warszawa, piękne miasto, bez przekazu mimicznego, to przekazujemy zupełnie martwy przekaz. I tutaj może odwołam się do fragmentu serialu, którego oczywiście nie oglądam, ale gdzieś się na niego natknąłem. Nieznany mi Lucjan i Barbara jako małżeństwo zaprosili gościa, człowieka, który w jakiś sposób zdenerwował ich w trakcie rozmowy. Rozmowa była bardzo napięta, bardzo nerwowa. W tym czasie zwróciłem uwagę na to, że tłumacz języka migowego przekazuje bez emocji to, co się tam dzieje. I w pewnym momencie nieznany mi pan Lucjan mówi do tego gościa: wyjdź stąd, bo jak nie, to ja ci pomogę. Spojrzałem na tłumacza, byłem zaciekawiony tym, co się za chwilę będzie działo. Tłumacz na to: wyjdź stąd, jak nie, ja ci pomogę. Pomyślałem, co zobaczył ktoś, kto jest głuchy. Zobaczył pełnego troski gospodarza domu. Zobaczył człowieka, który jest w stanie rzucić się na pomoc swojemu gościowi, żeby pomóc mu wyjść z mieszkania. A czego nie zobaczył głuchy? Nie zobaczył emocji, nie zobaczył nerwów, nie zobaczył napięcia, nie zobaczył tego, co jest tak naprawdę bardzo, bardzo istotne w tej scenie. I często, kiedy tłumacze języka migowego pomijają ten aspekt mimiczny, to tak naprawdę pomijają wartość całego przekazu. Pomijają coś, co jest tak naprawdę w języku migowym bardzo, bardzo piękne. Język migowy niesie ze sobą tak wiele przekładań na to, co się dzieje w rzeczywistości, że można się nad tym naprawdę rozczulić. Znak wiosna. Zobaczcie, wiosna. Z pozoru nic się nie dzieje, ale gdybyśmy wyobrazili sobie, że jest to pączek jakiegoś kwiatka, który w przeciągu czasu zamienia się w piękny kielich, prawda? Już gdyby ktoś to chciał sfotografować, te etapy zamknięte w znaku. Kiedy mówimy o uczuciach, potrzebujemy te uczucia wymalować na twarzy, dodać jak gdyby większą siłę do naszego uczucia. Znak kocham cię, przytulamy kogoś. Zaciśnięte pięści oznaczają, że robimy to bardzo, bardzo mocno. To ma naprawdę potężną siłę. Podobnie, kiedy chcielibyśmy to powiedzieć, skalę wyrażenia kocham cię, musielibyśmy przedłużyć jakąś głoskę, musielibyśmy to powiedzieć głośno. Podobnie jest w innych słowach, w których emocje i uczucia są dla nas bardzo, bardzo potrzebne. Na przykład przepraszam. Można kogoś przeprosić i go nie przeprosić. Zgodzicie się z tym? Pewnie wielu z nas się z tym spotkało, że usłyszeliśmy przepraszam, ale w tym przepraszam nie było przepraszam. Od czego to zależy? Od sposobu wypowiadania się. Przepraszam. Przepraszam. To natężenie emocji również przekłada się na sposób wykonywania znaku w języku migowym. Kiedy osoba wkłada w to więcej uczucia, więcej energii, więcej sposobu wykonywania znaku, wtedy znak jest jeszcze silniejszy. Wtedy jego przełożenie jest jeszcze mocniejsze. Dlaczego język migowy tak bardzo rozwija? Dlatego, że unaocznia coś, co nie zawsze jest widoczne. Co nie zawsze nasz umysł jest w stanie przełożyć z mowy werbalnej. Zacząłem od tego, żeby powiedzieć witam. Znacie ten gest? Papież czasami się nim posługuje. Kiedyś przywódcy komunistyczni, kiedy były defilady, siedzieli albo stali i wykonywali ten znak. Jest uzupełnieniem tego, co najczęściej się mówi. Potem powiedziałem serdecznie. Odwołałem się do serca. Serdeczność wypływa z serca. Nie można być serdecznym bez serca. To siedlisko naszych uczuć. Wszystkich Państwa wskazałem na Was, pokazując
że nie chciałbym nikogo pomijać od pierwszego do ostatniego członka tej konferencji. Zapytałem potem, czy czujecie się dobrze, bo kiedy ktoś się czuje, to tutaj w klatce piersiowej to ma takie ciepło albo zimno, w zależności od tego, jak się czuje. Czujecie się dobrze? Moja twarz zapytała. Powiedziałem, że będzie dobrze, a ten znak oznacza, że zawsze jest dobrze. Znamy go ze starożytnego Rzymu, bo tak było dobrze, a tak nie było dobrze. Dlatego zachęcam Państwa do tego, żeby postawić na język migowy jako coś, co rozwinie nas intelektualnie, co podniesie jakość naszych wypowiedzi, co stworzy, że będziemy niejako czasami chodzącymi słownikami synonimów, co przekształci błyskawicznie pewne informacje, które chcemy przekazać osobie niesłyszącej, a jednocześnie znajdziemy wyobrażenie tego, co werbalnie mówimy na co dzień. Dziękuję Państwu.